Od latających taksówek Ubera firmy Hyundai, przez nową francuską ustawę dotyczącą aborcji, do protestów po wyborach prezydenckich na Białorusi. Dziesiąte. Latające taksówki Uber od firmy Hyundai. Na targach CES 2020 Hyundai ujawnił nowy design latających taksówek. Są to czteroosobowe latające urządzenia elektryczne typu VTOL, które startują i lądują pionowo na zasadzie podobnej do pracy helikoptera. Za sprawą pojazdu Hyundai stał się pierwszym partnerem inicjatywy Uber Elevate, czyli wielkiego planu Ubera, zakładającego całkowitą transformację transportu miejskiego przez przeniesienie go z ulic w powietrze. Urządzenia będą osiągać prędkość do 290 km na godzinę, latać na wysokości do 600 metrów i przemieszczać się w odległości do 100 km, przy czym taksówki zapowiedziano jako bezpieczne, ciche i niedrogie. Miejsce dziewiąte. Gigantyczna kara dla sieci Biedronka. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na właściciela sieci Biedronka, czyli spółkę Jeronimo Martins Polska, karę w wysokości 115 milionów złotych. Według urzędu Biedronka od kilku lat naruszała prawa konsumentów, nieprawidłowo informując o cenach w swoich sklepach, w efekcie czego klienci przy kasie mieli płacić więcej. Dodatkowo często na półkach nie zamieszczano żadnych cen dla niektórych towarów. Decyzja w sprawie Biedronki nie jest jednak prawomocna, a firmie przysługuje odwołanie od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel sieci wyraził swoje zaskoczenie otrzymaną karą i zapowiedział złożenie odwołania. Miejsce ósme. Problemy z metrem w Krakowie. Już w 2017 roku władze Krakowa przedstawiły ambitny plan budowy 5 linii metra. Firma Massive Dynamic AG Polska zaproponowała wówczas współpracę z Urzędem Miasta przy realizacji projektu i oferowała zainwestowanie blisko 45 miliardów złotych. Od pewnego czasu jednak prezes spółki skarży się na opieszałość władz miasta. Tymczasem według ustaleń krakowskich dziennikarzy spółka nie przedstawiła nawet wstępnych planów czy wizualizacji metra. Sam Urząd Miasta Krakowa nie traktuje dziś współpracy poważnie. Jednak sondaże wśród mieszkańców Małopolski wskazują na to, że chętnie skorzystaliby oni z metra. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii na ten temat. Napiszcie w komentarzach, co powiedzielibyście na błyskawiczną podróż z Nowej Huty na Kazimierz. Miejsce siódme. Przeprosiny Jerzego Owsiaka dla Krystyny Pawłowicz. Jerzy Owsiak opublikował na kilku portalach przeprosiny wobec Krystyny Pawłowicz. Dotyczyły one jego wypowiedzi z 2017 roku, kiedy to na festiwalu Przystanek Woodstock powiedział ze sceny w kierunku polityk, żeby spróbowała seksu, bo poczuje przez to przyjemność, która może poukładać w głowie. Sąd apelacyjny w Warszawie zobowiązał szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do umieszczenia na trzech profilach Facebook, na stronie internetowej Kręcioła TV oraz na Twitterze przeprosin za bezpodstawne sugestie naruszające dobra osobiste. Licząca na wyższy wymiar kary Pawłowicz wyraziła oburzenie wyrokiem. Miejsce szóste. Koniec rasistowskich nazw dla ciał niebieskich. NASA zrewiduje dotychczasowe nazwy nadawane obiektom kosmicznym, ponieważ zdaniem agencji niektóre z nich mogą być rasistowskie. Jak podkreślił dyrektor Departamentu Naukowego NASA, wszystkie nazwy powinny być zgodne z wartościami takimi jak różnorodność i otwartość na inne kultury. Agencja będzie działać we współpracy z ekspertami do spraw równouprawnienia, aby dopasować do tych zasad wszystkie używane określenia. Powstanie też katalog dobrych praktyk, pomocny w nazywaniu kolejnych odkryć. Wiele osób uważa, że decyzja agencji jest reakcją na działalność ruchu Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych. Miejsce piąte. Polska wizyta sekretarza stanu USA. Znane są szczegóły wizyty amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Polsce, do której ma dojść 15 sierpnia. W planach polityka są m.in. spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Sekretarz stanu razem z szefem resortu obrony Mariuszem Błaszczakiem podpiszą także umowę o współpracy wojskowej, o której mówiliśmy w poprzednim odcinku. W zakresie polsko-amerykańskiej współpracy mówi się też o wsparciu dla polskiej energetyki. Niedawno zezwolono na transfer technologii nuklearnych do Polski, a do ambasady USA mają dołączyć specjaliści od energii jądrowej. Miejsce czwarte.
aborcja do końca ciąży dozwolona we Francji. W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia francuscy posłowie przyjęli ustawę bioetyczną, legalizującą późną aborcję dla wszystkich kobiet. Nowe prawo dopuszcza aborcję do końca ciąży, jeśli matka odczuwa niepokój psychospołeczny. Dotychczas we Francji można było usunąć ciążę tylko w przypadkach poważnych wad rozwojowych, domniemanej niezdolności do życia dziecka poza organizmem matki lub zagrożenia dla życia matki. Przeciwnicy zmiany prawa podkreślają, że kryterium cierpienia psychospołecznego jest nieweryfikowalne. Niektórzy ironizują, że to kwestia czasu, kiedy rozpoczną się debaty nad aborcją poporodową. Zapraszamy do polubienia i obserwowania naszego profilu w portalu Facebook oraz do udostępniania naszych wpisów w serwisie Twitter. Prosimy też o subskrybowanie naszego YouTube'owego kanału i ustawienie powiadomień dla wszystkich filmów. Wsparciem dla kanału będzie polubienie filmu i dodanie komentarza w ramach platformy. Miejsce trzecie. Nowe restrykcje w Polsce i rosyjska szczepionka. W ciągu ostatnich dni w Polsce zaobserwowano znaczny wzrost liczby zakażeń. Od 8 sierpnia wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa i podzielono kraj na specjalne strefy. Od teraz powiaty będą oznaczane kolorami zielonym, żółtym albo czerwonym w zależności od aktualnych statystyk zachorowań, co będzie miało wpływ na obowiązujące restrykcje dla danego regionu. Zmiany dotyczą m.in. obowiązku zasłaniania nosa i ust, a także organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz wesel. Określono też specjalne wytyczne w kwestii powrotu uczniów do szkół. Ponadto objęto zakazem lotów blisko 40 państw z całego świata. Tymczasem w Rosji ogłoszono zarejestrowanie pierwszej szczepionki. Mimo że państwa europejskie wątpią w skuteczność preparatu, wśród osób, które zostaną zaszczepione jako pierwsze, jest córka Władimira Putina. Napiszcie w komentarzach, czy odważylibyście się na przyjęcie ruskiej szczepionki. Drugie. Protesty LGBT na tle aresztowania Margot. W ostatnich dniach Polska żyła sprawą Michała Esz, znanego w środowisku LGBT jako Margot. W czerwcu mężczyzna uszkodził jeden z samochodów Fundacji Pro Life, oklejony banerami głoszącymi antypedofilskie hasła. Ponadto razem z grupą aktywistów pobił kierowcę pojazdu. Nagranie z ataku trafiło do sieci. W ubiegły piątek sąd zdecydował o aresztowaniu Margot na 2 miesiące, jednak decyzja wywołała liczne protesty. Sympatycy aktywisty w trakcie akcji zawiesili flagę ruchu LGBT na pomniku Chrystusa w Warszawie. Doszło również do starć z policją. Według funkcjonariuszy protestujący atakowali radiowóz i zagrażali bezpieczeństwu innych uczestników zgromadzenia. Natomiast aktywiści skarżyli się na agresywne zachowanie policjantów. Zatrzymano w sumie 48 osób. W sprawie uwolnienia mężczyzny interweniowała m.in. sekretarz Rady Europy Maria Burić. Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik wyjaśnił, że Michał Esz odpowiada za swoje czyny, a nie za orientację seksualną. Podkreślił także, że przynależność do środowiska LGBT nie może usprawiedliwiać działań chuligańskich. Miejsce pierwsze. Sytuacja powyborcza na Białorusi. Po ogłoszeniu zwycięstwa Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich na Białorusi zaczęły padać oskarżenia o sfałszowanie wyborów. Obywatele w akcie protestu masowo wyszli na ulicę. Tylko w ciągu 2 dni zatrzymano blisko 5000 protestujących, jedna osoba zginęła, a 200 osób trafiło do szpitali. Służby porządkowe podczas zamieszek używały gazu łzawiącego, granatów hukowych i gumowych kul. Według oficjalnych wstępnych wyników Łukaszenka zdobył 80,23% poparcia, a rywalizująca z nim Swiatłana Cichanouska otrzymała 9,9% głosów. Zarówno rząd polski, jak i zagraniczne zaapelowały do władz białoruskich o przestrzeganie zasad demokracji. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell podkreślił w imieniu wspólnoty, że wybory były niedemokratyczne i wezwał do uwolnienia zatrzymanych. Jak podało polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, aresztowano 2 studentów z Polski. Mówi się też o pobiciu polskiego dziennikarza Jana Romana. W związku z sytuacją pojawiają się również głosy poparcia dla Łukaszenki. Niektórzy komentują, że na Białorusi rozgrywa się scenariusz Majdanu sterowanego z zagranicy, co miałoby na celu obalenie władzy Łukaszenki, nazywanego ostatnim dyktatorem Europy. Pojawiają się opinie, że mimo wszystko Łukaszenka jest jedynym gwarantem istnienia państwa białoruskiego. Ewentualna rezygnacja prezydenta mogłaby zdestabilizować cały kraj, a część terenów Białorusi byłaby zagrożona atakiem hybrydowym ze strony Rosji.
To jest 10 newsów tygodnia w telewizji na czasie. W programie przedstawiamy aktualne informacje na temat polityki i wydarzeń w Polsce i na świecie. Opisujemy tematy głośne w mediach społecznościowych. Informujemy o najważniejszych odkryciach naukowych i nowinkach technicznych. Korzystając z okazji, prosimy o wsparcie łódzkiego schroniska dla zwierząt przy ulicy Marmurowej 4 i przedstawiamy psa o imieniu Jasio, jednego z podopiecznych ośrodka czekających na adopcję.